Boreliozą, czyli borelia. Słyszeliście o boreliozie? Jest taka choroba. Niestety, słuchajcie, będzie coraz popularniejsza. W tej chwili dopiero zaczynamy prowadzić diagnostykę neurologiczną, serologiczną i Western Blot, żeby sprawdzać, czy na przykład objawy u pacjenta nie są neurologiczne, nie są spowodowane taką infekcją. I okazuje się, że jak sprawdzimy serologicznie, okazuje się, że ten pacjent miał kontakt, ma bardzo wysokie miana przeciwciał. I co robi medycyna? Co robi medycyna? Antybiotyki. Super. I to jest super. I ja się z tym zgadzam. Jak długo? Nie wiem. Ostatnio mieliśmy klienta 2 lata. Jakie są, słuchajcie, posługuje się w tej chwili pisemną dyrektywą konsultanta krajowego do spraw zakażeń? Jak długo stosujemy antybiotyki w boreliozie? 30 dni. Znacie pacjentów, których stosowane jest latami? Bo nie pomaga? Dlaczego? Co robi krętek? Co on robi? To jest przeinteligentna cholera. On jakby podacie jakąś grupę, na przykład cefalospory, no to amina, na penicylin, a on ma ścianę komórkową, no to wtedy działa. To wyobraźcie sobie, że on, widząc tą substancję chemiczną, potrafi zrzucić ścianę komórkową, żebyście go mogli pocałować w nos. I lekarz przychodzi do wypiłania. Mamy zmniejszenie miana przeciwciał. Musimy utrzymać antybiotyk. I tak przez następne 2 lata. Po czym przychodzi powikłanie wczesne neurologiczne, bo to wcześniej jeszcze przyjdzie, to wczesne, a później późne. Już trzeba go wysłać do neurologa. Wie pan, no, trzeba by pana znowu przeleczyć tymi antybiotykami, no jak za pierwszym razem podałem, to trochę pomogło. Do śmierci. Nie działa, ale nie kręgka, tylko pacjenta. Zacierany włoski, rozsądek. Jeżeli mamy do czynienia z patogenem, który jest ewolucyjnie zastosowany do ukrywania się w naszym organizmie, to co może go zabić? Tylko nasza prędkość. Jeżeli prawidłowo użyjemy antybiotyku i jednocześnie, słuchajcie, jesteście świadkami, nie neguję, nigdy w życiu nie negowałem mojej ukochanej medycyny konwencjonalnej. Natomiast medycyna naturalna mówi: połóż, wykorzystaj synergię. Jak antybiotyk ci zetnie odporność, bo antybiotyk ci zniszczy wszystkie bakterie saprofityczne, które masz w przewodzie pokarmowym. Wyjałowi jeszcze podaj na to leki i masz pacjenta w swoim gabinecie do końca życia. Nieustannie będzie chory. Ale z boreliozą nie użyć. Musimy użyć synergii. Antybiotykoterapii. Witamin i minerałów powrotu na 6-miesięcznego leczenia probiotycznego, nie 2-tygodniowego, 6-miesięcznego i podać silne. Dlaczego ja tak bardzo lubię te silne? Nie, ja nie cierpię homeopatii, słuchajcie. Ja się ogólnie zajmuję energią, a nie tymi rzeczami. Uwielbiam farmakologię i z farmakologii wyciągnąłem najwyższe stężenia ekstraktów roślinnych, standaryzowanych, po to, żeby uzupełnić antybiotykoterapię, żeby co zrobić? Podnieść odporność organizmu pacjenta. Dopiero jak to połączycie, to dopiero jak ta cholera wychyli głowę, bo borelioza polega na tym, że ona się ukrywa, zmienia sobie swoją postać, w zależności od tego, czym jej przywalicie ręcznie, i nie wyleczycie. Nie ma eradykacji boreliozy za pomocą antybiotyków, jeśli za pierwszym razem się wam nie uda. Jak poprawicie odporność pacjenta i nagle się okaże, że to jest maszyna do zabijania patogenów, posiadająca bardzo silną własną florę jelitową. Wtedy jak tylko wychyli głowę, nie ma szans. Nasz układ odpornościowy to cholerstwo zabije. To jest technika. Fitoterapia w połączeniu z medycyną konwencjonalną. I dokładnie tak samo, biorąc 21 celowanych preparatów zawierających najwyższe dostępne stężenia, może nie najwyższe, może jeszcze gdzieś są wyższe,
ale biorąc pod uwagę kompozycję, to ja nie znalazłem kompozycji o tak wysokich stężeniach zagęszczenia ekstraktów roślinnych, roślin leczniczych w jednym preparacie celowanym. Ja tego używam. Łącząc to z dietą i kompozycją konwencjonalną. I zobaczycie, że jak połączycie to, co robicie na co dzień i dodacie do tego fitoterapię, osiągniecie znacząco wyższy efekt. Taka prosta technika.